Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony witam was w Above Snakes, w drugim odcineczku. No i ostatnio skończyliśmy właśnie na tym prompcie z protipem. Zmierzch i noc, zmierzcha, to znaczy, że noc jest blisko. Jeśli nie masz ochoty walczyć z wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami w dziczy, powinnaś wrócić do swojego schronienia lub je zbudować. Dobrze jest też mieć źródło światła i wystarczającą ilość kłód, aby rozpalić je przed zapadnięciem nocy. No właśnie, tylko tak. Ognisko. Wkrótce zrobi się ciemno. Dobra, dobra, dobra. Powinnam zacząć rozpalać ognisko, żeby mieć źródło światła i miejsce do gotowania. Posiłki dostarczają więcej składników odżywczych niż surowe składniki. A także mogą zapewnić przydatne wzmocnienia. Dobra. Tylko tak. Pierwsze. Zauważyłem, że dźwięk jest znacznie za cicho. Głośność główna. Czekaj, cię domyślę. Okej. Okay. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, raz. I tak powinno być. O. Głośność muzyki troszeczkę mniej, ale jest dobrze. I graficznie chyba tutaj nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że chciałem 120 max. Panie Faustynk, miałem włączony. Jak może być dupa. Okej. Pausing wyłączony. Idziemy budować ognisko. Idziemy budować ognisko, kochani. Tutaj zbierzemy sobie trochę jagód jeszcze. Co potrzebujemy do ogniska? To jest pytanie za milion punktów. Czegoż ile potrzebuje? Kościana siekiera. Trzech kości potrzebujemy. A bo nam wtedy... Wtedy nam wypadły zęby. Ognisko. Tu jest. Dwie kłody. Poszukiwanie wody. Chce mi się pić. W pobliżu muszą być jakieś jeziora, z których mogę czerpać wodę. Znajdź jezioro, napij się wody. No dobra. Sprawdź sosnę. Nadal patyki, okej. To nadal patyczki. Siekierki na 13 wskoczyły. Nie jest źle. No, mamy to, mamy to. Dobra, zbieramy przy okazji te kłody, które nam tu pozostały. I wracamy do naszej kochanej bazy. Tylko tak, przydałoby mi się jednak, jakby nie patrzeć, przydałoby mi się jeszcze jedno piórko. Tylko nie wiem, skąd to piórko wziąć. I mnie troszeczkę to boli. O, jest ciemno! Co to? O, jakieś tałataństwo. Roboczy, ulepsz swój roboczy. Jeśli ulepszę swój warsztat, będę mógł budować bardziej złożone rzeczy. Każdy poziom stołu wymaga określonych zasobów do jego ulepszenia. No dobra. Tylko tak, to chcę usunąć. Będzie wszystko leci. Kłód, odczuwasz zimno, znaczy szybciej będziesz się męczyć. Tak. Dokładnie. Ja chcę zbudować warsztat. Where is it? Gdzie to się robiło? Robione ręcznie, tu jest. Dobra. Zjadłem borowika, psychi kamień z 15. Świetnie! Dobra. Tu roboczy i teraz chcę zrobić ognisko. O! Ja mogę to w domku zrobić? Nie mogę. Ale poza już mogę. Zapal jedna gąska. O, i fajnie. Zmęczenie plus 2. Wow. Ugotuj. Gotowany posiłek. Wyśmienity i porządny posiłek. Fajnie. Można dodawać. Ale jazda. Czy to jest kość? Niejadalne. Co to ma być? Wydaje się niejadalne. A, ty. Tutaj dużo daje tego. Jeszcze oddaje psychikę. Gotujemy. Gotowanie zwiększone do 1. Mniam przyrządź posiłek. Fajnie.
przyrządź miskę jagód. Ja nie zrobiłem tego, co gra kazała. Okej. Książka z przepisami. Wow. Da się to na przykład... Da się ugasić, szkoda. Chce mi się pić. Najpierw to. Teraz... Kurde, no w sumie się nie opłaca. Tak. Stół kartograficzny. Czy my możemy sobie coś odblokować? Jedna kłoda. Unikalny. No szkurde w dupę węża. I czy my tego nie odblokowaliśmy? Ej, nie wiem. Dobra, włókna roślinne. Na pewno musimy sobie tą wodę odblokować, bo... No coraz bardziej chce nam się pić. A wody jak nie było, tak nie ma. Też szkoda mi tak marnować tych... rzeczorków z miejsca. Nie chcę ciebie, chcę wodę. Dziękuję. Czy ja mam jakieś rzeczy? Chyba nie mam. Ale zaraz mamy, dobra. No właśnie, mamy. A mogę obracać. O, i tak tutaj. To nie byłoby głupie. Nowy kawałek świata do zbadania. Mamy wodę. Jakieś surowce. Ej, a czemu ja nie mogę... Napij się wody, no właśnie, ej. O, jest, nabierz wodę. Brudna woda. Rozumiem, że to się da przygotować, ale zmęczenie nam rośnie. Uhuhuhu. Nie wiem, czy to tak działa. Ugotuj. Ugotuj. O, jest woda. Dobra, woda zdrowia doda. Teraz lepiej. I zmęczenie spadło. I teraz jest urw. Dobra, ale tak, po pierwsze, mamy tutaj nowy surowiec. Mamy nowy surowiec. Narzędzie jest za słabe. Czyli musimy mieć lepszy kilo. Jakiś cyna? Srebro, no, srebro albo cyna, kamienie krzemi. Ta się skrada jakby, nie wiem, kupę w krzakach robiła. Zbieramy jagódki, czarne jagódki. Dobra. Borowiki jeszcze musimy ogarnąć jakoś. Trochę wody przydałoby się zebrać. Ciekawe, czy to zbieranie wody również nam skawędzik rośnie. Zaraz to ogarniemy. Tak, rośnie. Tyle nam na razie starczy. Możemy jeszcze trochę ściąć drzew, żeby sobie odblokować nowe karty. Gierki nam znów wzrosły. Musimy również zobaczyć, co potrzebujemy na nowe siekiery. Włókna też się przyda. Cztery włókna. Myślę, że tyle wystarczy. I tak, kartograf. To możemy odblokować. To możemy, równiny las. No ale właśnie, to jest to samo przecież. Czym to się różni? Niczym. Bo że jest takie... A, że jest boczne, dobra. Kapuję. Jezioro. To niech będzie ten obóz ocalałych.
I tak, potrzebujemy 4 kamienie i 5 włókna, ale to akurat mamy. Tylko tak, ja chcę zobaczyć jeszcze, co może musimy zrobić, żeby zrobić sobie nowe przedmioty. Wosk pszczeli do wszystkiego, bo tego nie mamy. Wosk pszczeli. Ale potrzebujemy kamieni, z tego co pamiętam. Pik, 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 pik i pik. Ta animacja chodzenia naprawdę ma śmieszną. Mega śmieszną. Dobra. Mamy chyba 5 kamieni. 5. Mamy 5? Mamy 5, nie to. Stół kartograficzny, to już mamy. To teraz tak, robimy pyk. I robimy pyk. Ale jestem dobry w tą grę. Kurde. Gdzieś tu chyba możemy. Znów się noc zrobiła. Chyba ta. To jakieś skrzynki do przelutowania. Talia kart do gry w pokera lub wojnę. A może wolisz zbudować domek z kart? Można ją też sprzedać u handlarzy. No pewnie. Teraz, zaraz, ja was najpierw pokradnę, dopiero pogadamy. Przemień. Podnieś, puszka. Puszkowana fasola. Nawet. Skrzynia. Typowy klucz. Klucz otwierający skrzynię ze skarbami. I widzę, widzę to, widzę, jest ul. Pióro, i jest pióro, Jezu, jak mi tego brakowało. Ale ja okradam tu. Więcej rzeczorków. Wow, podkowa, niektórzy mówią, że przynosi szczęście. Rzadki klucz, klucz otwierający rzadkie skrzynie ze skarbami. Kolejny klucz. I monetka. Teraz mogę z wami gadać. Witaj, nieznajoma. Jak znalazłeś nas tutaj, w tej Nirwanie? Ja i mój brat Greg jesteśmy tu od kilku dni i nie możemy wrócić do domu. Zapytaj, co się stało. Co się z wami stało? Mieszkaliśmy w Corpse Creek przed nocą płomieni. Podczas ucieczki straciliśmy większość zapasów. Pytaj o Corpse Creek. Opowiedz mi więcej o Corpse Creek. Corpse Creek to duże miasto, które kiedyś było sercem naszego kraju. Przed tą nocą mieszkało tam wielu ludzi. Odkąd wydarzyły się te straszne rzeczy, Corpse Creek jest prawie opuszczone. Mieszkaliśmy tam, zanim wszystko się zmieniło. Pytaj, jak stracili zapasy. Jak straciliście swoje zapasy? Straciliśmy większość naszych rzeczy na pobliskiej prerii, kiedy nasz wóz został przewrócony podczas ataku. No. Powiedzmy jednego z naszych. Pytaj, kto ich zaatakował. Kto was tam zaatakował? Cóż, nie mówmy o tym na razie. To nie był dla nas łatwy moment. Mamy szczęście, że wciąż żyjemy. A to jest Ayana. Ayana, nie Ayano. Ayana. Na, Ayana, na. Zapamiętaj, Shiro. Ten ogień garść zapasów to wszystko, co stoi między nami a grobem. Może proszę o zbyt wiele, ale boimy się tam wracać. Myślisz, że możesz odzyskać nasze zapasy? Pewnie, dwóch rosłych chłopów nie potrafi sobie tam pójść. A my jako kobitka sobie tam pójdziemy. No. I to pojedyncza kobitka, żeby też dwie były, to jeszcze. Też nie, wtedy mają mniejsze szanse, by się pokłócą o strój. Żartuję, oczywiście, to nie jest tak, że jestem jakimś, nie wiem, mizoginem. Akceptuj. W porządku, pomogę wam uzyskać zapasy. Dziękuję bardzo, będziemy tu czekać na twój powrót. Was i tak już okradłem. Obiecałem pomóc Samowi i Gregowi Brown w odzyskaniu ich utraconych zapasów z prerii. Dzień dobry, jestem Greg Brown. Prowadziłem punkt handlowy Corpse Creek razem z moim bratem Samem, zanim musieliśmy opuścić miasto. Miło mi.
Sprawdź sosny. Mi bardziej chodzi o ten ul. Dobra, kusi. O! Miód i wosk pszczeli. I trzeba tłuc to po prostu. I nawet chyba nam ich nic nie stało zbytnio. Chyba nie. Ej, a my tu byliśmy? Beczka, jednej beczki chyba nie przeszukaliśmy. No właśnie! Dwóch beczek nie przeszukaliśmy. Ej. Prawda? Ej, co to tak leci? Co zimno? Naprawdę? Żeby aż tak? Już rozpalam, już rozpalam. Daj spokój, zapal jedna gałąź. No! Co to się stanęło się? Gotuj. Tu mamy dużo wody. Tylko, no właśnie, czy ja mogę na przykład 3? Czy mi się to zrobi? Czekajcie, a... No właśnie, bo to nie daje więcej. No zobaczmy. I są 3, dobra. Gra to ogarnia. Gra to ogarnia. Gotowany posiłek daje nam trochę wody. Szały nie ma, dupy nie urywa. Nie. Szósteczka. Zobaczcie, że to jest bug. Definitywnie to jest bug. B-A-G. B-A-G. Żywność. Głód plus 20. No ale to też tak jakoś... O. Pyk. Tuż nowy kawałek świata. To jest preria. Tak, to jest preria. Równiny preria. Czy mnie to może korcia, ale to może chyba nic mi nie da. Trzeba odblokować równiny prerie. A do tego potrzebujemy 2 kamienie jeszcze. Które bez problemu sobie ogarniemy. Op, 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 op. Ej. No właśnie, przecież my mamy teraz miód. Mamy miotek. A wiecie, co to oznacza? Znaczy wosk, nie miód. Możemy zrobić nowy kill off. Robimy. Mamy kilowka. Mamy kilowka. Dobra, czy możemy na przykład to wyrzucić stare? Daję wyrzucić przedmiot. Możemy. Jak bym chciał to? O właśnie. Idziemy zobaczyć. Mamy kilof zarąbisty. Łooo! Ale powiem wam, że tak bez rewelacji. Bez rewelacji. Myślałem, że będzie lepszy. Ale lepszy nie jest. Ale chyba już możemy ten surowiec tutaj. Narzędzie jest za słabe? Jaja sobie robicie? Ale dupa. Już wolałbym siekierę. O, teraz było szybciej. Trochę kamieni pozbieram przynajmniej. Kilof jest zwiększony do 12. Rozumiem, że każdy poziom to jest 1 DPS. Jednak nie. To ma jakiś losowy przelicznik. Dobra, starczy nam. Odblokujmy sobie u kartografa kolejną prerię. Pyk. Równiny preria. Dobra, czyli teraz możemy sobie to postawić. I nawet tutaj nam pasi. Tylko nie pasi mi potem tu. Blu, blu, blu. Możemy gdzieś to tutaj postawić. To nie będzie nam przeszkadzać. Będziemy mieć tak, na północnym wschodzie te lasy ciemniejsze.
Na południowym wschodzie będziemy mieć wodę. A na północnym zachodzie będziemy mieć prerię. Nawet możemy zrobić to w ten sposób. O, niech będzie. Wilk syty i owca cała. Czekajcie, jeszcze kolejny kawałek świata, to od razu może go zrobimy wtedy. Ale nam się zblokowało. Zagubiony prowiant. No ba, dwa razy, których nie trzeba. Równiny preria, też bierzemy. I preria, o sobie. Ale odblokowaliśmy. Co my tam mamy i co my tam znajdziemy? Jakieś nowe kwiatki są. Krzep wanilii. Dzika mięta. O Jezu, ja uwielbiam mięty, wiecie. Bawełna. Brakuje tylko kogoś. I konopia. Jezu, jestem złym człowiekiem. Nowy kawałek świata jest gotowy. Konopia. I oczywiście wszystkie głupie teksty, które ja tutaj przytaczam, to oczywiście są na żarty, żebyście sobie nie wzięli tego do serca zbytnio. Dobra. Niech będzie. Nic nie ma. A dobra, jednak jest. I tam chyba strzela. Chodź. Tak, wiedziałem, że on strzela. Kilofem w łeb. Padł, padł. O nie, zdrowie minus 15. Parkour. Zbierz łup. Kości. Ciarka. Ale jak tam spadło. Ja pierdzielę. Martwy koń biedak musiał zginąć, gdy łys się przewrócił. Ale co urwało mu głowę? Książka. Masz jaka głowa śmieszna. Znaczy, to wcale mnie głowa nie śmieszy, tylko że fajnie zrobiona. Kamienie. No to nam dużo nie dało. Dawaj. Au! I to bolało. Ignojku. Dobra, zbierz łup. Może jeszcze nam aż tak psychika nie siądzie. No dobra. Trochę nam siadło. Trochę nam siadło. Dzika mięta. Bierz. Bierz, bierz. Wózek z zapasami. To są zapasy, które stracili ocalenie. Powinnam im je zwrócić. To tam znam zapasy, które stracili ci, którzy przeżyli. Ja wiem, wiem, ale czy ja to mam? Zasoby. Żywność. Nie mam tego. Rozumiem, że powinnam im je zwrócić. To jest, zwrócę im po prostu, tak czy inaczej. O, trochę kamyczków, trochę kamyczków. No ta preria już jest bardziej taka, wiecie, hardkorowa. Ta preria już jest bardziej hardkorowa. Właśnie, a ja tak, nie mam jeszcze... Jeszcze nie mam... Tam jest... Tam jest kamienie, lipa. Trochę mięty i reszty. No ale tak, muszę trochę drzew pościnać jeszcze przy okazji, bo jakby nie patrzeć, jest tu chyba ul. Tak, 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 tak. Au. Dobra, ulepszymy sobie siekierę. Chyba tak. No właśnie, zrobiło się ciemno i się robi zmęczonko.
Zaraz kichnę. Będę musiał to wyciąć na montażu. Rozpalaj. Jednak zdążyłem sobie to wyciszyć, o Jezu. Ale mnie takie hanko wzięło. Czy to jest marchewka? Chyba tak. Zmniejsza zmęczenie mięta. O. Wanilia dodaje zdrowie. Miód dodaje jedzonka. Dziwne, że nie dodaje zdrowia. O. Tak lepiej chyba. No w ogóle jako samoleczące, niejadalne. Aha. Gotowany posiłek, wyśmienity i pożywny posiłek. Kości. Ale nie. Zaraz. Don Juan, amigo. Jedna lina mi jest potrzebna. I mogę zrobić kościaną siekierę, która ma cios wręcz 12. Szansa krytyka więcej. Ale psychika minus 20. Ulepsz na to trzy. O Jezu, ile wosku trzeba. Ej, no i teraz nie wiem, co zrobić z tym. Nie wiem, co z tym zrobić. No dobra, ugotujmy to. Ha, nie da się. Byłem ciekaw, czy to tak się da, czy się nie da. Dobra, piąteczka. I jeszcze sobie wypijmy. No tak, no psychikę mamy naprawdę na niskim poziomie. Musimy spać. Musimy definitywnie zacząć troszeczkę spać. Tylko tak, no musimy poszukać też Uli. Musimy też poszukać Uli. Oddamy chłopakom te zasoby. Ale Uli tu nie widzę. Dzięki niebiosom, to powinno wystarczyć nam co najmniej kilka miesięcy. Mam nadzieję, że pewnego dnia wrócimy do domu, do Corpse Creek. Byliśmy tam faktorię handlową, ale nie mogę sobie wyobrazić, w jakim jest teraz stanie. Jest to tylko tyle? Dziękuję za zyskanie prowiantu. To naprawdę ratuje nam życie po tym, co przydarzyło się na tej prerii. Powiedz mu, że nie ma za co dziękować. Ma za co, dziad jeden! To żaden problem. Staram się pomóc po tym wszystkim, co spotkało biednych ludzi z mojego starego, rodzinnego miasta. Boże, tęsknię za nią. Przepraszam, odpływam. Zapytaj, kogo ma na myśli. Zapytaj, czy czegoś jeszcze nie potrzebuję. Zapytaj, kogo ma na myśli. No, masz na myśli. Na kim tęsknisz? Może lepiej nie rozpamiętywać wydarzeń z przeszłości. W każdym razie udało nam się przywieźć nasze namioty, ale jak widzisz, wszystkie zostały rozdarte. Czy wyświadczysz nam jeszcze jedną przysługę? Musimy załatać dziury w namiotach. Zgódź się. Oczywiście, pomogę wam. Jak naprawimy te namioty? Świetnie. Czy miałabyś do nas jakiś zapasowy materiał? Jeśli nie masz tkanin, może udać się znaleźć trochę bawełny i je wyprodukować. Czyli co, teraz... Łatanie dziur. Buduj garbarnię. Pół roboczy 2. Muszę pomóc Gregowi Brownowi znaleźć materiał do łatania uszkodzonych namiotów. Jasne. No, ty nie jesteś zmęczony na tyle? Tuni. Szukam Uli, ale nie widzę Uli. Pozdrawiam wszystkie Ule. Urszule. Dobra, zaraz tam wpadnie kolejny poziom. To dobrze. No, nawet już wpadł. No chyba będę musiał jednak zainwestować w drzewa. No jak pięknie poleciało. Ale kombo. No bo nie widzę tu żadnego ula. Nie widzę tu żadnego ula.
Chyba, że jeszcze tutaj jest. Chyba, że tu coś jeszcze jest. No ale nie widać. Przynajmniej ja nie widzę. Jeszcze tego jeziora nie zrobiliśmy żadnego. Żeby było sobie ten nas sobie trochę pogłębić. To jelonki. Jest więcej grzybów, tylko no, nie ma uli. Padł. O skóry, no jak mi zabierzesz teraz psychę, masz szczęście. Jest skóra. Nie widzę tego królika, tu jest królik. Jedne szybkie dziady są. Ale ja jestem lepszy. Ale nic z was nie ma ciekawego, to się nie opłaca was w ogóle tłuc. Nie opłaca się was w ogóle tłuc. Już was nie tłukę. Więcej za was latania niż to warte. Leci! Nie tam, gdzie chciałem. Czekajcie, w tą stronę. No gdzie ty walisz tym dziadostwem? No. Kawałek świata jest gotowy. To przecież trafiło! Szuści. Ej, a czy ja nie mam tam nic do odblokowania? Bo już nie wiem. Jeżeli nie będę miał nic do odblokowania, no to definitywnie po prostu będę tam się bawił w równiny, no. No ja nie widzę. No miałem was nie zabijać, ale jakoś tak. O, twarde poroże. Za twarde poroże powiem wam osobiście, że jeszcze nie wiem czego jest. Chyba dało tylko i wyłącznie coś wykraftować z niego. Tak. I love. Nic więcej. Nic więcej. Dobra, zobaczmy. Kartograf. Nie no, wszystko mamy blokowane. Wszystko jak się patrzy mamy odblokowane. Możemy zrobić łóżko. Możemy zrobić łóżko i to łóżko zróbmy. Dobra, F. F. Ja nie chciałbym przypisywać żadnego. No ale widać, że muszę. O, i fajno. Dobra, no i co? Równinki. Ul? Żadnego ula. Jak ja mam cokolwiek zrobić, jak ja tu uli nie mam? Dziadostwo. Dziadostwo totalne. Będę tak ścinał te drzewa i ścinał. Mi się kiery mi się zwiększają. No chyba, że coś tu jednak jest. Na pewno nie ul. Bo jestem upośledzony. I znów nie zauważę czegoś. Coś leży? Gąski leżały. No naprawdę, no ale tutaj nie ma tych uli. A ja bez wosku sobie nawet nie ulepszę tych rzeczy. Łam! Lipa.
Ej, no chamstwo. To powinno trafić. Kłód, ile już mamy? 29, bo sporo. Sporo. Nie wiem, czy te drzewa naprawdę będą się spawnować, czy nie. Czy jest jakaś inna możliwość zbierania tego wszystkiego? Więc co, zróbmy sobie tą wodę. Nic nam to nie dało, ale zrobiona. Dobra, lecz sobie. O, i zniszczyło nam jagody, czy to wszystko niszczy? Dobrze wiedzieć, że to wszystko niszczy. Włókna to nie wiem, po co mi są. O nie, zimno mi. Ale takie rzeczy to zbieraj, przyjacielu. Daj się wycwanie. I tym razem... Kurde, ja bym nawet z wami powalczył. Nie wiem, czym wy jesteście nawet. Padło? Wszystko jest takie zamazane. Co tobie jest, przyjaciółko? Idziemy spać. Zapisz grę. I odpoczywaj. No, ta psychika nam tak wcale zbyt nie podrosła. Dobra, zapalmy sobie to. Ugotujmy te jagódki. To się nie opłaca. To tyżnie. Więc się nic nie opłaca, ale okej. To się nic nie opłaca. A mięsko. 3 razy. Nowy przepis. Dużo jedzonka. Gotowany posiłek. Trochę mniej psychiki. Minty i pożywny posiłek. Dobra, zróbmy sobie ten nowy przepis. Odkryty nowy przepis. Mięsny szaszłyk. Jak tam to jedzonko? Więc tak, potrzebujemy z pewnością wody. Potrzebujemy też jedzenia. 65. Zjedzmy sobie to. Całe. Kurde faja. Dobra, nie mamy wody już. Nie mamy niestety już wody. Ale sobie bez problemu zbierzemy zaraz. No i przy okazji zbieramy dalej. Cholerne drzewo. Jakby to wymyślić? W ten sposób zrobić. O! Nowy kawałek świata. Czekaj, coś jest do odblokowania. Co tam jest? To jest sosnowe równiny. I te skosy też jak się zrobi, to da się coś odblokować. Dobrze wiedzieć. Idziemy. Co tu znajdziemy? Nic. O nie, dobra, widzę to.
Minus 5, minus 10, minus 15, minus 20 chyba nawet było. Jeszcze jeden wosk pszczeli mi jest potrzebny. Jeden wosk pszczeli. O, tu dwa wolne masz. Kolejny świat jest gotowy, świetnie. Poleciał jeszcze kolejne. Okej. Okay. Tu w teorii... No ale nie, to mi się nie podoba. Co bym zrobił? Ja bym zrobił... coś innego. Ale to się będzie dało to zrobić, dobra. I zróbmy to w ten sposób. Dajmy normalnie sobie runinki. Bo liczę cały czas na to, że może gdzieś tu jednak ten cholerny ul się pojawi, no ale wiadomo. Tym nigdy nic nie wiadomo. Myślałem, że może jednak, ale nie. Gody tu wydropiły. I kiedy zwiększone do 23? Teraz grinding pełną parą. Dobra, no co jeszcze? Jagodek sobie pozbieramy. Jagodek, jagódek, nie jagodek. Shiro. Ej, sporo tu jagody dają. Dobra. I zobaczymy, czy się da. Da się. No ale jak nie było, tak nie ma. Cholernych uli. Nie ma cholernych uli. Zbierz 100 kłód, przepraszam. Nie 1000. Teraz to wygląda jak miedź. Dają nam achievementy, spoko. Spoko, szpoko. Dobra. Jeszcze jeden ul. Jeszcze jeden cholerny ul. Weź go teraz znajdź. Weź go teraz znajdź. Dobra, teraz kolejna karta będzie. Ja popłynę nawet, tak. Ja mogę tutaj to postawić? Mogę. Ul. A to cały się w nos. A nie ul. Ale taki rekonesans tu zrobię, można szybko. Ale tu nic nie ma. Te ule się nie chcą spełnić, no. No i zwiększone do 6, wow. To ule widać od razu z miejsca. Tam ich nie ma. Dobra. Idziemy śpiłkać. Myślałem, że wam pokażę jeszcze przed końcem, no ale niestety nie. Był jeden stworek jeszcze. Napisujemy grę. Idziemy śpiłkać. Ja sam się wdołem. Nie, no nie ma. Cholera, nie ma tchuli. Za mało pszczół. Wyginiemy wszyscy. Dobra, moi drodzy.
To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jeżeli film grał dla Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Abo Snakes. Trzymajcie się. Hej, hej.